kanał Nie Bajki. Zaprasza do wysłuchania książki wydanej przez Fundację Milicja Immaculate pod tytułem Akt ofiarowania dzieci niepokalanej. Dziewięciodniowe przygotowanie dla dzieci od lat 8. Wstęp. Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca Twego, z całej duszy Twojej, ze wszystkich sił Twoich, a bliźniego Twego jak siebie samego. Drogie dzieci, to jest wielkie przykazanie, które dał nam Pan Jezus. W tej małej książeczce znajdziecie wielki skarb. Odkryjecie sposób, jak zdobyć najlepszego przyjaciela. Dowiecie się, jak go odnaleźć i już nigdy nie utracić. Dzięki tej książeczce poznacie go lepiej. Dowiecie się, jaki jest i czego pragnie. Tym przyjacielem jest oczywiście Pan Jezus. Niepokalana zabierze was w drogę, by go odnaleźć. To ona wszystkiego was nauczy. Uwaga, wskazówki! Szukaj uważnie ważnych wskazówek. Każdego dnia powinieneś znaleźć jedną z nich. Miłość Boga. Czy ja kocham Pana Boga? Jeśli Go naprawdę kocham, to dlaczego tak rzadko z Nim przebywam? Bardzo rzadko z Nim rozmawiam. Czy przypadkiem nie myślę więcej o swoich zabawkach? Albo o słodyczach? Może ważniejsi są moi koledzy? Patrzy i czeka, aż Go zauważę. Mówię, że Go kocham, ale... Czy tęsknię za Nim? Czy myślę o Nim? Czy jest mi przykro, czy ja kocham Pana Boga? Czy zdaję sobie sprawę, bardzo rzadko z Nim rozmawiam, że Jezus ciągle są moi koledzy? Czy myślę o Nim? Niestety, ale nie... A przynajmniej nie tak bardzo, jak powinno. A Jego to tak rani. Czy ja naprawdę kocham Pana Jezusa? Pan Jezus dobrze wie, że choć bardzo, bardzo bym chciał, to po prostu nie umiem kochać Go tak, jak On tego pragnie. Pan Jezus pragnie, abym kochał Go bardziej niż kogokolwiek i cokolwiek na świecie. I dlatego, aby mi pomóc, daje mi swoją mamę, niepokalaną, aby była moją mamą i królową. Pan Jezus chce, abym całkowicie oddał się niepokalanej. Jej zaufał, na nią zawsze patrzył, ją zawsze naśladował, z nią zawsze przebywał, razem z nią wszystko robił. Oddać się całkowicie niepokalanej oznacza być tylko jej i cały jej. Już nie należy do siebie, należy do niepokalanej. Już nie ja decyduję o swoim życiu, bo to jej życie. Niepokalana tak mnie przemieni i poprowadzi, że wreszcie będę kochać Pana Boga tak, jak On tego pragnie. Niepokalana sprawi, że będę doskonały. Ona wychowa mnie jak swojego pierwszego syna, Pana Jezusa. Miłość bliźniego. Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Oto nowe przykazanie Pana Jezusa. Chce On, abym kochał swoich rodziców, kolegów, sąsiadów, wrogów, wszystkich ludzi, niezależnie od tego, jacy są,
tak jak On ich kocha, tak jak On kocha mnie. A jak bardzo kocha Pan Jezus? Dla mnie przyszedł z nieba, gdzie nie ma brudu, zła, zimna, ciemności, bólu, głodu. Gdzie wszyscy o Nim pamiętają, gdzie wszyscy Go kochają. Dla mnie wszystko oddał, chociaż jest największym królem. Pozbawił siebie królestwa i wszystkich rzeczy. Nie miał wielu zabawek ani ładnych ubrań. Pozwolił, aby ci, którzy powinni mu służyć i kochać go, pluli mu w twarz, ubiczowali go, założyli koronę z cierni na głowę. Pozwolił przybić się do krzyża. Pozwolił się zabić, a później zmartwychwstał, czyli znów stał się żywy. Wszystko zrobił to z miłości do swojego Ojca, Pana Boga, oraz z miłości do mnie, by mnie uratować od wiecznego nieszczęścia, na które zasłużyłem przez swoje grzechy. Przecież nie zawsze jestem grzeczny. Pan Jezus zaprowadzi mnie do niekończącego się największego szczęścia, do nieba, gdzie już zawsze będę z Nim. Tak bardzo kocha Pan Jezus. Czy ja kogoś tak kocham? Czy staram się o to, by ci, których znam, poszli do nieba? A może większość ludzi jest mi obojętna? Wcale o nich nie myślę. Ile osób mnie denerwuje? Tylko jedna osoba może mnie nauczyć kochać innych tak, jak kocha Pan Jezus. Tą osobą jest niepokalana. Pan Jezus specjalnie ją do tego przygotował. To jej wielkie zadanie. A jak się jej odwdzięczę? Pomogę jej dotrzeć do innych dzieci, by na całym świecie było bardzo dużo osób podobnych do Pana Jezusa. Uwaga! Teraz bardzo ważne zadanie. Zanim przejdziemy dalej, trzeba je wykonać. Zadanie startowe. Zamknij oczy i wyobraź sobie niepokalaną. Stoi przed tobą bardzo smutna. W oczach ma łzy. Usłysz jej cichy głos. Moje dziecko, potrzebuję Ciebie. Czy zechcesz mi pomóc w ratowaniu innych moich dzieci? Wiele z nich idzie do piekła, bo nie ma nikogo, kto chciałby mi pomóc. Jaka jest Twoja odpowiedź? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi tak, możemy przejść do konkretnych wskazówek. Aby pomóc niepokalanej w wielkim dziele ratowania jej dzieci, wszyscy muszą się do tego dobrze przygotować. Czy może żołnierz lub rycerz wyruszyć w bój bez zbroi, broni i znajomości przeciwnika? Czy lekarz może nie znać żadnych chorób i nie wiedzieć, jak je leczyć? Czy nauczyciel może nie wiedzieć, jak pisać i czytać? Aby pomóc niepokalanej, musisz wiedzieć, jak to robić.
Dzięki tej książeczce dowiesz się, jak przygotować się do roli pomocnika niepokalanej. Jednak to, czy będziesz jej dobrym pomocnikiem, zależy już od ciebie. Od tego, jak bardzo będziesz chcieć. Postępując zgodnie z radami, które tutaj znajdziesz, pozwolisz, aby niepokalana wychowała cię na drugiego małego Pana Jezusa. A gdy już będziesz jej tak posłuszny jak on, wtedy staniesz się jej najlepszym pomocnikiem. Kilka ważnych uwag dla dzieci. Czytaj, słuchaj bardzo uważnie. Nieważne, ile masz lat, nawet najmniejsze dzieci mogą być pomocnikami niepokalanej. Spójrz tylko na Hiacyntę i Franciszka z Fatimy. Mieli tylko po 6 i 8 lat, gdy anioł zaczął przygotowywać ich na spotkanie z Matką Bożą. Dzieci mają coś, czego dorosłym często brakuje. Prostotę, wiarę, czystość, wielkoduszność, wyobraźnię i bezwarunkową miłość. Możesz zapytać kogoś dorosłego, co te słowa oznaczają, jeśli jeszcze ich nie rozumiesz. Staraj się najlepiej, jak potrafisz. Zadania, które tutaj znajdziesz, nie będą trudne czy skomplikowane. Prowadzą one do nowej, wspaniałej rzeczywistości, świata, który będziesz odkrywać we współpracy z niepokalaną. To trochę tak, jakby patrzeć na powierzchnię wody. Piękna, prawda? Ale gdy się w nią zanurzymy, nagle dostrzeżemy niesamowity podwodny świat. Im staranniej i z większą miłością podejdziesz do tych ćwiczeń, tym głębiej zanurzysz się i poznasz o wiele piękniejsze tajemnice. Jednak nie każde dziecko potrafi przecież dobrze pływać. Nic nie szkodzi. Niepokalana wynagradza nawet najmniejsze starania. Dlatego nigdy nie wolno się poddawać. Im większe trudy pokonasz, tym lepszym staniesz się pomocnikiem. Ona zawsze jest obok ciebie, by cię zachęcać i wspierać w trudnościach. Powtarzaj ten akt przynajmniej raz w roku. Najlepsi rycerze muszą wiele trenować. Jeśli bierzesz sprawy w niepokalanej na poważnie, musisz często brać udział w treningach, które pomogą rozwijać umiejętności najlepszego pomocnika. Po 9-dniowym przygotowaniu uroczyście złóż lub odnów akt ofiarowania się niepokalanej i uczyń ten dzień naprawdę wielkim świętem. Poproś rodziców lub opiekunów, by pomogli ci go dobrze zorganizować. Najlepszym dniem na dokonanie tego aktu będzie święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia. Jednak może to być również inne święto Matki Bożej. Co konkretnie należy robić? To nie będzie wymagało od ciebie wiele pracy. To naprawdę niesamowita podróż. Nawet nie zauważysz, jak szybko mijają minuty spędzone na ćwiczeniach. Każdego dnia oddawaj przynajmniej 10 minut niepokalanej. W tym czasie będziesz odmawiać podane modlitwy i wykonywać ćwiczenia po krótkiej czytance. Możesz powtarzać ćwiczenia tak wiele razy dziennie, ile tylko zechcesz. Nie martw się, jeśli nie będziesz w stanie przeczytać wszystkiego, co wyznaczono na dany dzień. Przygotowanie do aktu możesz powtarzać każdego roku, a nawet kilka razy w roku. Ustal sobie jedną małą ofiarę na czas trwania przygotowania do aktu.
Może to być na przykład rezygnacja ze słodyczy, deseru, wykonanie dodatkowego obowiązku w domu, zrezygnowanie z ulubionej zabawki lub bajki. Możesz ustalić tę samą ofiarę przez wszystkie dni przygotowania lub każdego dnia inną. Pamiętaj, że robisz to z miłości do niepokalanej. Chcesz ją pocieszyć i prosić o pomoc dla siebie i innych małych dusz. Staraj się ciągle żyć tym wielkim wydarzeniem. Ofiarowanie się niepokalanej to największe szczęście, jakie cię mogło w życiu spotkać. Tak się stanie, jeśli wszystko, co robisz w domu czy w szkole, będziesz starać się robić jak najlepsze dziecko niepokalanej. Gdy zobaczysz jakieś płaczące dziecko lub ubogiego na ulicy, w myślach wołaj do niepokalanej: Mamo, potrzebna twoja pomoc! Lub: Mamusiu, z miłości do Ciebie i Pana Jezusa, proszę Cię o pomoc. Pamiętaj, że Matka Boża jest prawdziwą, żywą osobą. Nie widzisz jej, bo jest tak piękna, że gdyby była widzialna, nikt by nie pracował, nie uczył się, nie jadł, nie pił, tylko ciągle na nią patrzył. Jest bardzo blisko Ciebie. Prowadzi Cię za rękę, jeśli tylko tej ręki nie wyrywasz. Prosimy o pomoc niepokalanej w budowaniu armii jej małych rycerzy przez przekazanie tego filmu innym. Subskrybuj kanał Niebajki i bądź na bieżąco z premierami katolickich audiobooków dla dzieci. Ave Maria.